27 marca, Międzynarodowy Dzień Teatru. Tego dnia Lucyna Legut skończyłaby 95 lat. Z tej okazji chcemy przywołać ją we wspomnieniach ludzi, którzy ją znali. Jak poznaliście pierwsze spotkanie z panią Lucyną Legut? Ja z nią grywałem w Kości. Ona namiętnie grywała w Kości. Siedzieliśmy w bufecie i przegrywaliśmy do siebie tam po 10 groszy. To był rok 74 albo 5. Byłam panienką w liceum. Pierwszy raz zobaczyłem, nie znając jeszcze Lucynę, w sztuce Kto się boi Virginii Woolf. To była bardzo rola dramatyczna, ekspresyjna, bardzo poważna, ale Lucyna, sądzę, lepiej się czuła w rolach komediowych, zwłaszcza takich, których można było wyraźną formę nadać postaci, więc pewien dystans. Ja Lucynę Legut znałam wcześniej, ale z twórczości, bo jestem z Gdańska i ona miała w Dzienniku Bałtyckim felietony, które czytałam jako dziecko, a potem kochałam jej książkę Piotrek zgubił dziadka oko, a ja się chcę dożyć spokojnej starości, którą pożyczyłam od koleżanki Kamilki z tego samego Falowca i zakochałam się w tej książce. Znałam Lucynę jako aktorkę i tak gdzieś obok siebie cały czas byłyśmy i potem, jak już Lucyna była na emeryturze, to razem z siostrą grały w Niebezpiecznych Związkach. I siedziałyśmy we trzy w garderobie i było bardzo wesoło. Byłam zabójczo zakochana w jakimś chłopcu, który mnie zaprowadził do siebie do domu. A w tym domu była Zofia Majer, aktorka Teatru Wybrzeże, Iga Majer, aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu i na łóżku siedziała Sowa, czyli Lucyna Legut. I było bardzo wesoło w tej garderobie, dlatego że była Ludmiła, jak mówiła o niej Lucyna, moja piękna siostra. I Ludmiła była taka bardzo grzeczna i tak sobie ładnie rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. Potem wpadała, jak duża właśnie Lucyna, między sceną a grą w Kości, wpadała do garderoby, narzucała, bo ona tak lubiła po góralsku. I na co Ludmiła mówiła: Lucynko, proszę cię, nie mów tak przy pani Marzence, bo może pani Marzenka sobie tego nie życzy. I była tam też babcia zwana Siachą, która w tamtych latach chodziła z chusteczką, żeby nikt jej żadnej zarazy nie przywiódł do domu. I ta Siacha na mnie mówiła aksamitka, co mi się strasznie czknęło, jak przyszłam do teatru. Bo weszłam do bufetu, no trzeba było zgodnie ze zwyczajem przedstawić się każdemu siedzącemu starszemu aktorowi. Podeszłam do jednej osoby, drugiej, i nagle Lucyna mnie zobaczyła, to minęło 10 lat i krzyknęła: aksamitka! Mieliśmy z nią wywiady wiele razy, nawet chyba więcej niż trzeba, bo myśmy się w niej zakochały, nie? Ona mieszkała w Sopocie na ulicy Czyżewskiego pod numerem 7, a ja pod 13. I jeszcze jak byłam w liceum, to wiedziałam, że tam mieszka artystka, bo na ulicy się wie, gdzie kto mieszka. No i oczywiście bardzo byłam ciekawa tej artystki. Artystka czasami się objawiała na ulicy, pewnie o takich porach dnia i nocy, o których ja nie chodziłam wówczas, ale ona była wtedy amantką i grywała w teatrze role amanckie. I nawet było takie powiedzonko, które znam od niej samej, że nawet pociąg staje w biegu, jak kiedy idą siostry Legut, tak. Bo one w Toruniu robiły furorę jako piękne dwie młode dziewczyny. Bo to nam mówił Jacek Tomasik, tak? Wspaniały choreograf, tak. Świętej pamięci. I Jacek nam właśnie mówił, jak zobaczył, to wiele lat temu było, mówi tak, mówi, a kto to jest? Tak się przyglądał, ja mówię, to jest Lucyna Legut. Ojej, zobacz, mówi, i wtedy powiedział to hasło swoje, tak. Właśnie. O Lucynie, mówi, Boże, to takie, mówi, były, cały Kraków się w nich kochał, mówi. Cały Kraków, tam wszyscy, mówi, panowie szaleli za tymi siostrami Legutowymi. I potem był słynny, taki program Talk Show Piotra Najsztuba. I Agata Buzek powiedziała o Piotrek zgubił dziadka oko i zrobiła się po prostu wielka moda, wszyscy zaczęli się interesować,
kto jest autorką tej ulubionej książki córki premiera Buzka. Tak. I się okazało, że autorką jest Lucyna Legut, która mieszka na Żabiance i z którą my postanowiłyśmy wtedy zrobić tekst. Boże, i to było cudowne, to było mruga do nas to światło. Może to pani Lucyna? Tak, na pewno Lucyna. Tak! Co to za kartka? To jest wizytówka, czy jak to nazwać, taka laurka mała z okazji premiery sztuki Lucyny Legut, Złodziej Serc. A, tak. I na odwrocie, bo to zaraz to jest wyjaśnienie, co to znaczy, ten rysuneczek, bo on jest bardzo wymowny. I dedykacja Lucyny z jej ręką pisana 21 lutego 1988 roku, więc 33 lata. A dedykacja jest taka, jeżeli mogę tak ją odczytać, bo krótka, dużo czasu nie zajmie. Każdy dyrektor, ponieważ grałem tam dyrektora w tej bajce, to Złodziej Serc, i pisze Lucynka tak: każdy dyrektor balansuje nad przepaścią, co widać tutaj na załączonym obrazku, a zwłaszcza bajkowy. Ty nie tylko wyszedłeś cało, ale jeszcze uratowałeś bajkę. Co my byśmy zrobili bez dyrektora, a zwłaszcza Miotła, ponieważ ona grała Miotłę. Tutaj następują trzy kropki, no i Lucyna Legut w 1988 roku. Tak mi zadedykowała. Bo ona była malarką, pisarką i aktorką. Była wyposażona w rzadki sposób wielością talentów. Że ona była pisarką, autorką wielu tekstów i scenicznych, i słuchowisk radiowych, i rozmaitych tekstów pisanych sporadycznie przy różnych okazjach, felietonów i innych sztuk teatralnych. Jak myśmy pisały to, ten tekst, to potem przyjechał fotoreporter Michał Mutor z Warszawy i robił jej zdjęcia, no, nie mogła się, tylko Lucyna biegnie, wiesz, nad morzem, tak wiatr jej faluje we włosach i się zakochała wtedy w Michale i nawet jakieś obrazy mu swoje podsyłała, bo jak ona się zakochiwała, platonicznie oczywiście, okay, to wtedy, wiesz, obrazami obdarowywała. Ale jak sama mówiła, że z przede wszystkim zamiłowania jej miłością to było malarstwo, że kochała malować. O malarstwie i o jej domu. Pewnego razu zjawił się w domu Pućki człowiek, który przyjechał z Ameryki. W Polsce załatwiał jakieś interesy zupełnie niezwiązane ze sztuką, ale chciał kupić kilka interesujących obrazów. Być może był miłośnikiem sztuki albo liczył na dodatkowy biznes. Dowiedział się skądś o Pućce, być może z prasy, zadzwonił i poprosił o możliwość obejrzenia obrazów. Proszę bardzo, może pan obejrzeć. Przyszedł, oglądał, cmokał i zaproponował interes. Kupi kilka obrazów. Niestety, ja obrazów nie sprzedaję, odpowiedziała Pućka. Mówił pan, że chce pan tylko obejrzeć. Oczywiście, że chciałem obejrzeć, a ja nic nie kupuję w ślepo, a teraz chciałbym kupić. To niemożliwe, żeby pani nie sprzedawała. Każdy malarz chce sprzedać swoje obrazy. Ale ja jestem tylko takim malarzem na niby. Żyję z czego innego, nie z obrazów. Gdyby pan trafił na okres, kiedy nie mam co do garnka włożyć, to może bym i sprzedała. Ale akurat mam pieniądze, więc nic nie sprzedam. Mężczyzna próbował więc z innej strony. Moglibyśmy się umówić. Ja mam kilka hoteli w Chicago. Pani przyjedzie na rok do Ameryki. Przyślę zaproszenie, pokryję koszty. Pani zarobi tyle, ile przez 20 lat nie miałaby pani możliwości zarobić tutaj i ja przy okazji zarobię. Będzie pani miała pokój w którymś z moich hoteli, utrzymanie, wszystko dostarczę. Farby, pędzle i co będzie potrzeba. Pani będzie tylko malować. Wspaniały interes. Tysiące Polaków o czymś takim marzy. Kochany panie. Może ktoś rzeczywiście marzy o zrobieniu fortuny w Ameryce, ale nie ja. Po co mi niby tyle pieniędzy? Żebym się stale musiała trząść ze strachu, że ktoś mnie okradnie albo zamorduje. Zarabiam tyle, że starcza dla mnie i mojej rodziny. Nie mówię, że nie przydałoby się więcej, ale wyjazd do Ameryki? Co to, to nie.
Ja nie umiem nigdzie żyć, tylko tutaj. Tu mam rodzinę i przyjaciół. Z kim ja bym sobie tam rozmawiała? A po co pani rozmawiać? Pani ma tylko malować i robić pieniądze. Potem pani wróci do swojej rodziny i swoich przyjaciół bogata. Dla mnie słowo bogata jest abstrakcją. Nie umiem abstrakcyjnie myśleć. Już się to kiedyś źle skończyło, kiedy chciałam napisać abstrakcyjny scenariusz telewizyjny. No mówię panu, za nic nie mogłam sobie poradzić z tą abstrakcją. Doradzano mi nawet, żebym piła wódkę przy pisaniu. Skończyło się na tym, że wydałam forsę na pół litra, spiłam się jak bąk i poszłam spać. Ale nic abstrakcyjnego nie wymyśliłam. Nic nie sprzedaję. Nigdzie nie jadę. Nigdy. Mogę pojechać do Kościerzyny, ale nie dzisiaj. Dzisiaj idę spać. I taka była. Bezkompromisowa. Bo ja mam portret mój i mojego męża, który Lucyna namalowała na nasze na nasz ślub. Takie piękne, takie typowe monitło. Takie typowe lucynowe. Ja go kocham i ona w ogóle przyszła z artystką, ze swoją siostrą na nasz ślub i śpiewały najpierw ludową piosenkę. I na twoim ślubie też były, nie? Rzucały tak. Kwiatkami. I kwiatkami rzucały jako takie małe dziewice z koszyczków. To były największe jajcary świata. Myśmy były także na ślubie Lucyny z Maćkiem. No, były tak. Na tym ślubie, na przykład z tym obrazem, to się działo w Teatrze Wybrzeże. Była ślub, wyszła na mąż, jak dowoli, z Maciejem Nowakiem. I potem to go, i potem go, tak, rzuciła. Tak. Ona była super. Wiesz co, w Lucynie było to super, że ona była w ogóle rocznik mojej babci, 26 rocznik z tego co pamiętam. No to moja babcia zawsze była babcią, a Lucyna była zawsze dziewczyną albo młodszą ode mnie, albo przynajmniej w naszym wieku zawsze. Wymykała jakimkolwiek schematom. Żadne mieszczaństwo ją w ogóle nie dotykało. Ona była wolna, samostanowiąca o sobie. Ona była przepełniona artyzmem, temperamentem, miłościami. Jajcara, świetne poczucie humoru, no kleła jak szewc, no ale Boże Święty, to tylko jej urok był. Pamiętam, że mówiła, że przed śmiercią musi mieć jeszcze jednego kochanka, dlatego że nie chce umrzeć, bo jej ostatni kochanek był słaby, więc nie może umrzeć z taką świadomością, że ostatni był słaby. I czy miała tego kochanka, to czy nie, to nie wiem. Pogrzeb Lucyny, urna, która schowana została w niszy, a przed tą urną wszyscy zasmuceni. Ja nie byłam na pogrzebie, wtedy miałam straszną anginę, ale ty byłaś, Dorota, i pamiętasz? Jak... Ja byłam na pogrzebie. Pamiętasz? Ja byłaś na pogrzebie Lucyny, zadzwoniłaś do mnie i mówisz, że były jaja. I wszyscy zasmuceni stoją. Ja nagle tak sobie patrzę i tak patrzę, a tam stoi autoportret Lucyny. I tak sobie patrzę na ten autoportret, a tam jest Lucyna, jako żywa, i stoi tak na tym autoportrecie. I nie ukrywam, że to mnie bardzo rozbawiło. Także ona była, słuchaj, super. Nigdy nie narzekała. Była zapobiegliwa wokół siebie. Także, testament wiesz, pisała. Testament pisała, zmieniała. On zawsze był pineską przypięty u niej do segmentu. Lucyna nie miała prawa jazdy. I kupiła samochód. Fiata dużego białego. Ponieważ nie miała prawa jazdy, to jeździł najczęściej z Lucyną Igor Michalski, który był z nią zaprzyjaźniony. I kiedyś jechaliśmy, oni mnie wieźli do Sopotu, do Kameralnego Teatru z Gdańska jechaliśmy. No i Igor szarżował, pruł tam coś, a ona krzyczała. W końcu otworzyła szybę, wystawiła tak ręce i mówi: ludzie, wariat mnie jeździ. Ale potem zrobiła prawo jazdy. Zrobiła prawo jazdy i prowadziła sama, ale skręcała wyłącznie w prawo. No więc tak. Jak miała dojechać do domu, to dojeżdżała taką spiralą. Skręcała w prawo, aż trafiła na swoją ulicę i wtedy, proszę bardzo. Tak. A z takich historii, których nie wiem, czy ktokolwiek wie, to mama Lucyny ukończyła szkołę hafciarską w Makowie Podhalańskim. Może u niej dlatego te ludowe elementy, takie malwy się pojawiają w tym malarstwie. A fajną była aktorką? Dla mnie świetną. Bardzo pracowitą. Zawodowo przecież uprawiała aktorstwo. My ją pamiętamy jako aktorkę charakterystyczną, grającą
różne rzeczy zabawne, ale również miała taki epizod w Platonowie, grała żonę Platonowa w reżyserii Golińskiego, to lata temu. I grała przepiękną, liryczną rolę, niedużą, ale tak pięknie grała liryczną postać, taką zupełnie właśnie nie z tego amplua, które mamy na ogół w pamięci, jak myślimy o niej. Lubiła, jak koledzy pracują, jak myśmy robili z nią sztuki, to ona sobie szalenie ceniła, że ktoś coś absolutnie absurdalnego wymyśli. Lucyna, sądzę, lepiej się czuła w rolach komediowych, zwłaszcza takich, których można było no, wyraźną formę nadać postaci, więc pewien dystans. Zapamiętałem ją jeszcze z roli matki Witkacego. Lucyna tam grała okrutną kucharkę, wychodziła z nożami, jak Herod Baba wyglądała, więc to działała bardzo silnie tą formą teatralną i wygłaszała kwestię, która odbija się nam bardzo często przy wielu różnych okazjach do dziś dnia. Zdań parę na temat prawdy i kłamstwa. I mówiła, jak to bywa, kiedy człowiek się zakłamuje tak do końca, do spodu, ale nie jeden to się zakłamie do końca i na wylot, tak, że go już żadna siła nie odkłamie. Myślę, że w Lucynie była jakaś taka autentyzm i taka prawda właśnie, że to była kobieta, osoba, koleżanka, która nie potrafiła kłamać, tylko ona waliła kawę na ławę i co myśli o człowieku, i co robi, i co sądzi o ludziach i zdarzeniach. Powiem tak, Lucyna była mi bardzo bliska, podobnie jak Ludmiła, dlatego że one się wychowały, mieszkały w Suchej Beskidzkiej. Sucha Beskidzka na Podhalu. Stamtąd pochodzą. Tak. A w książce autobiograficznej wyczytałam, że one się, nie wiem, chyba się tam jakoś nie do końca utożsamiały z tą góralszczyzną. Ale dlaczego mi bliska? Bo moja mama 6 km pochodzi z miasteczka 6 km dalej, czyli z Makowa Podhalańskiego. I powiem coś takiego, że one mają podobne wszystkie aury. Moja mama, moje ciotki, Lucyna Legut, jakąś taką aurę mają podobną bardzo i dlatego była mi bardzo bliska, tak jak ją oglądałam, obserwowałam, słuchałam właśnie, jak posłuchałam, bo to bardzo dowcipna osoba, jak właśnie opowiada, jak coś mówi, to tak zupełnie jakbym była gdzieś przeniesiona w czasie i przeniesiona w przestrzeni do właśnie mojej rodziny z tamtych okolic. Ale była, kolorowa była bardzo. Tak, najbardziej kolorowy taki kolorowy ptaków po prostu teatru. I to naprawdę jest wielkie szczęście, że człowiek mógł chociaż się trochę otrzeć, tak. Chociaż trochę pobyć, bo to naprawdę to byli tacy ludzie niezwykli zupełnie. Tak, nietuzinkowi, wielka osobowość, twórcza, no szalenie taka i dowcipna, i bezpośrednia. Ona była bardzo wrażliwa, Lucyna. I sentymentalna, i wrażliwa. Ona pokrywała tym takim, taką swadą swoją nadwrażliwość. Zakochiwała się na Amy. Ale też ja pamiętam takie momenty właśnie w tej garderobie, jakbyśmy siedziały, że na przykład coś tak, o czymś tam mówiłyśmy i ja pamiętam takie momenty, że ona wypadała jakby to nie maska, ale tak jakby wypadała z tego takiego, że jest dowcipna, rubaszna i właśnie taki widziałam, że taki jest i melancholijna i taka, że tam dużo kolorów tak. Najistotniejsze to, co mógłbym o Lucynie powiedzieć, to była to jedna z najbardziej barwnych postaci wśród moich koleżanek, jakie zdarzyło mi się spotkać w mojej pracy teatralnej na scenie. To była petarda humoru, eksplozja temperamentu. Tu rzeczywiście wyniosła to na pewno z tych ziem górskich, z Beskidów. I to góralskie poczucie humoru, i ten temperament, i to taką zaborczą,
żarłoczną, powiedziałbym, miłość życia. I cały czas byłaby jajcarą, nie? Tak, ja mi się wydaje, że takiego charakteru to już jest nie sposób. I pamiętam, że myśmy strasznie chciałyśmy się odwdzięczyć jej za to, że nam udzieliła tego wywiadu, że jest super. No zaprzyjaźniłyśmy się z nią. I ona zapytałyśmy ją, co chce dostać. Ona powiedziała, że chce dostać dzbanek do herbaty. Pewnie jakoś to z kontekstu wyszło, ona miała dużo tych dzbanków, ale powiedziała, że musi być do tego dzbanka doczepiony nie kapek. I myśmy go znalazły. Myśmy znalazły taki piękny chiński dzbanek, taki turkusowy. Ale jeszcze zastanawiałyśmy bardzo długo, czym jest nie kapek. Tak. I to była taka nakładka z metalu, taka szpineczka nakładana na dzióbek i nie kapie. Ona nienawidziła, jak kapie herbata. Tak. I myśmy to zdobyły. Lucyna była osobą dość w tych swoich żartach frywolną niekiedy, do pewnych granic nawet. Więc pamiętam, niektórzy u was radio za skandalistkę nawet. Czy coś jeszcze można u Lucynce? Otóż w grochu z kapustą grała, wspaniale grała Lucyna Lewut, legenda Sopotu, pisarka, poetka, malarka, aktorka i chyba także reżyserka. Osoba wszechstronnie utalentowana, która w tej chwili dochodzi do siebie po dosyć poważnej operacji, dlatego jej tu nie ma, ale jesteśmy absolutnie przekonani, że niedługo już będzie mogła tutaj przyjść. I otóż ona po premierze Grochu z kapustą podarowała mi mój portret, ale portret z kluczem. Na tym portrecie są postaci, zdarzenia, anegdotki właśnie z tego, z pracy nad tym przedstawieniem. I oto ja tu teraz poproszę panią dyrektor o odsłonięcie tego portretu, który tu stoi. I on już zostaje jako pierwszy dar, eksponat na tę akcję. Proszę. Proszę Państwa. No, jeszcze tylko powiem. Grok z kapustą, prapremiera, 5.06.1971 rok. Lewut. Historia wygląda tak. To jest. Lucyna chciała, żeby to była ona i ona niesie klucz do tej sztuki. Bo ja ciągle mówię, słuchajcie, musimy znaleźć klucz. To jest sówka choinkówka, czyli cienka, a to była nasza bardzo miła, debiutująca w tej sztuce wizytorka. To są lilie, a tutaj, tu jest malutka taka pszczółka i ta pszczółka to jest Alina. Tak wspierała te wszystkie scenograficzne pomysły, aż w końcu powstało przedstawienie. To tak wygląda. A ja to jestem ja. Dalej, Ryszarda Marczewskiego. Ten z Lucyny Lewut. Mam jeszcze pewien rarytas. Przechowuję go w garażu, ponieważ to były fragmenty scenografii. To jest portret mojej żony w roli królowej drugiej, bo tam były dwie królowe w tej sztuce. To jest Lucyny Lewut, fragment scenografii, bo były dwie królowe tam. To pójdzie z okazji jej 95. urodzin. Pozdrawiamy Lucha. To pójdzie w kosmos, tak? To pójdzie do nieba, nie? To coś trzeba jej powiedzieć. Myślisz, że jest w niebie? No, gdzieś jest, tam gdzieś, Lucho. Gdzieś, nie? Lucha jest w cekinowym piekle, no co ty? No dobrze. Jest cudownie u niej, a nie nudno i zimno. Wspominam ją, no... Bardzo Lucyny nie da się zresztą wspominać tak na bardzo poważnie, bardzo serio. Zawsze chyba jej postać wywołuje rodzaj uśmiechu i takiego pogodnego czegoś. Kat.